Obydwa mruczą. Drodzy Państwo, jest jeszcze taka sprawa. Chciałabym przestrzec, żebyście nie dzielili włosa na czworo. To jest tak, z fachowego punktu widzenia, że macie któraś z tych tu siedmiu małych czakr brudną poblokowaną. Czyli ta czakra doprowadza człowieka do takiego niepotrzebnej analizy, dzielenia włosa na czworo. Takiej naprawdę zbytecznej analizy, która utrudnia życie. Jesteście upierdliwi. Sposób zbytecznie denerwujący otoczenie. To też nie jest dobre. Przecież takim systemem, jak się nieraz odzywacie, to musielibyście nie używać słowa niedziela i niedźwiedź. Tu nie chodzi, to jest proste. Nie mówię, nie boli mnie głowa, czy nie boli mnie coś. To jest inne słowo zupełnie. Jak ono brzmiało? Modlę się o tym wszystkie znalezienie z zanim wiadomo obraz, niezdrowe przekonania, desobnie słonie komórko oraz wszelkie problemy fizyczne. Niezdrowe przekonania. No niezdrowe przekonania. No i kit. Nie mówię, nie boli mnie głowa, tylko niezdrowe przekonania. Naprawdę nie analizujcie takiej bzdur, bo one do niczego nie prowadzą. I to tak dla tych, co dzielą głos na czworo. A jeśli chodzi o złamane serca, to wiecie, co jest najprostsze? A najprostsze jest to, żeby odzyskać poczucie własnej wartości. W związku z czym będziemy spotykać ludzi, którzy nas szanują, kochają. I to jest najlepsza metoda. Ofiara zawsze będzie prowokowała, żeby przyciągnąć do siebie kata. Czyli osobnika niepotrzebnego nam zupełnie. Dbajmy o nasze poczucie wartości. I znowu odwołuję się do kodu uzdrawiania Lloyda. No proste. Odzyskajmy wiarę i poczucie wartości. Życie jest bardziej proste niż nam się wydaje. Jak ja bym kombinowała, jak zrobić płuca, ludzie, musiała być chora na umyśle. Przecież twórca wie, jak to jest zbudowane. Ja muszę wiedzieć szczegóły. Ty kiciuś. No. Nie muszę. Wiara cuda czyni. Nie kombinujcie, jak koń pod górkę, to jest zabójstwo. To jest najlepsza rada. Oj, te koty.